A teraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, a także doktorat Szkoły Głównej Handlowej. Kandydat do Sejmiku Okręgu II, który przede wszystkim chce zadbać o interesy małych i średnich firm. Krzysztof Pykarski. Witam Państwa, dobry wieczór. Mam kilka informacji dla Państwa z krainy zwanej Zieloną Wyspą i z zakątka, naszego bydgoskiego zakątka tej Zielonej Wyspy. Otóż Zielona Wyspa w tej chwili jest zadłużona na ponad 1 000 000 000 zł. Miasto Bydgoszcz pośród wszystkich miast wojewódzkich jest na 2. miejscu pod względem zadłużenia w kraju. Powiat tucholski jest na 1. miejscu spośród wszystkich powiatów w kraju pod względem zadłużenia. Niedawno powiat nakielski zaciągnął kredyt bankowy, żeby opłacić wynagrodzenia pracownikom samorządowym. Musimy sobie zadać pytanie, czy pieniądze, które nam państwo zabiera i kredyty, które zaciąga, na co ono jest przeznaczane? Czy istotnie są to tak ważne rzeczy? Kwotą wolną od podatku Polska jest daleko za niektórymi krajami Czarnej Afryki. Na przykład wolną kwotę od podatku ma wyższe państwa takie jak Namibia, Zambia, Tanzania. Także porównywanie się do krajów rozwiniętych wypadamy równie źle jak w porównaniu do państw rozwijających się. Chciałbym zakończyć to, czym według mnie jest, czym KNP odróżnia się od innych partii, które sprawują obecnie władzę, pewną anegdotą, która w starożytnej Grecji miała miejsce. Otóż pewnego dnia Diogenesa z Synopy odwiedził Aleksander Macedoński i zapytał go, czy ma jakieś życzenie, co mógłby dla niego zrobić, na co Diogenes odparł: królu, odsuń się, zasłaniasz mi słońce. My, KNP, mówimy do rządzących: odsuńcie się, zasłaniacie Polakom słońce. Zachęcam 16 listopada do głosu na KNP. Do zwycięstwa.